Kim Rymoszewski Bruto. Kimna. Skarżyński Andrzej, czwarte miejsce. Skarżyński Andrzej. W takim razie trzecie miejsce. Werecki Paweł. Gratulacje, gratulacje. Drugie miejsce. Kosilowski Promo. Gratulacje. Jak wspomniałem, puchary i czeki wręczają prezydenta Sabiotkowa, pan Krzysztof Kojniak oraz nasza wielka mistrzyni, pani Wanda Panfi. I pierwsze miejsce, Albert Kibet. Brawo! Jeszcze raz, kochani, chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy raz jeszcze, brawa! Wielechowska Magdalena. Balcerzak Martyna, Nigianiak Natalia i Kijańska Walentyna.
I bardzo proszę o wręczenie pucharów oraz czeków prezydenta miasta Piotrka Tymlowskiego, pana Krzysztofa Chojniaka oraz panią Wandę Panfil, naszą mistrzynię. Piąte miejsce, Marciniak Weronika. Godzina 34. Czwarte miejsce, Wielechowska Magdalena. Gratulacje i brawa. Trzecie miejsce, Walczeszak Martyna. Było naprawdę blisko, godzina 25:55. Drugie miejsce, Nagieniak Natalia. I pierwsze miejsce, Kilianska Walentyna. No i jeszcze mamy... Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, teraz Witkowski Michał, Czarnecki Kamil, Owczarek Tomasz, pierwsze miejsce. Od prezesa PGO Fiomy Odlewni, głównego sponsora. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy kobiety w klasyfikacji drużyny Laury. Pomagaliśmy Oliwii w dniu dzisiejszym. Zarówno biegacze, jak i my kibice. Trzecie miejsce zdobył Wójcik Emil, drugie miejsce Zbruch Mariusz, trzecie miejsce Czarnecki Kamil, a wręczał będzie komendant Jacek Rzepkowski. Także zapraszamy serdecznie oraz prezydent miasta Piotrkowa Krzysztof Chojniak i Wanda Panfil, nasza wspaniała mistrzyni. Serdecznie prosimy na podium. Gratulujemy, najszybsi policjanci. Dziękujemy bardzo. Trzecie miejsce, Winiarska Marta. Drugie miejsce, Szkudlarek Katarzyna. Pierwsze miejsce z czasem 1:41:58, Violetta Herbisz-Sar. Czekamy na Martę Winiarską, która zajęła trzecie miejsce. Jest, Marta jest Winiarska nami, jest, jest. Jest już z nami Marta. Najlepsza piotrkowianki. Wręczenie nagrody prezydenta miasta Piotrkowa Tymlowskiego, pan Krzysztof Chojniak,
oraz nasza wielka mistrzyni pani Wanda Panfil. Gratulacje i brawa! Nagrodę ufundowaną od naszego sponsora, od sklepu Piotr i Paweł, kosz smakołyków. Gratulujemy. Brawa, kochani, brawa! To nasze wspaniałe piotrkowianki. Trzecie miejsce, Kacper Krzysztofik. Drugie miejsce, Dobrowolski Tomasz, 1:27.58. I pierwsze miejsce, Jan Wychowałek, 1:14.05. Drugie miejsce zatem Koczwarski Daniel, 1:35.55. Pierwsze miejsce Tomasz Bielecki, 1:27.57. Trzecie miejsce Wiktorowicz Anna, 1:54. Drugie miejsce, Trajdos Karolina, 1:50. I zwycięzczyni Donata Filipek, 1:48.22. Brawa, moi drodzy, brawa ogromne. Kobiety: Donata Filipek, Renata Głowacka, Karolina Trajdos, Sylwia Danielik-Słodkowska, Małgorzata Rajkowska. Panowie: Arkadiusz Kupczak, Krzysztof Bąkowicz, Bartosz Korbela, Piotr Romański, Maciej Masiarek. Brawo, Donatko, brawo! Brawo! O, Junek się znalazł, a nie mogę na budę. Kliniewski Tomasz, Nowak Dawid i Zwoliński Radosław. No i wręczający prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi pan Grzegorz Mazur oraz nasza mistrzyni pani Wanda Pampi. Gratulacje i brawa! Przypominam, Habros Mariusz, Burtka Piotr i Pogocki Seweryn. Brawa! Adam Kantorski, miejsce pierwsze wśród ratowników medycznych. Następną, dziękujemy bardzo, następną kategorię. Thank you.
i również poprosimy o wręczenie pucharów panią Wandę Panfil oraz wiceprezydenta miasta Piotrkowa pana Andrzeja Kasperka. Bardzo proszę. Drodzy zawodnicy. Kategoria mieszkania. Mężczyźni 40 lat. Pana Andrzeja Kasperka oraz panią Wandę Panfil. Kochani wspaniali zawodnicy. Brawa, serdeczne brawa. A wśród nich piotrkowianie. Stuk Mirosław, Broniszewski, Ryszard i Brodecki, Waldemar. Gratulacje. Jeszcze tylko chwila dla fotoreporterów. Jędraszek Galicja i Matysek Agnieszka. Bardzo proszę. No i oczywiście nasi wspaniali wyruszający. Wanda Panfil, nasza wielka mistrzyni oraz Andrzej Kasperek, wiceprezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego. I pierwsze miejsce Pieczora Monika Łódź. No i panią Wandę Panfil oraz pana wiceprezydenta, pana Andrzeja Kacperka o wręczenie nagród. Dziękujemy, gratulujemy. Gratulujemy serdecznie. Jedyna w swojej kategorii. No i zapraszamy. Pani Wanda Panfil oraz pan prezydent Andrzej Kacperek. Bogusław Napierała, drugie miejsce Tomasz Smodlibowski, pierwsze miejsce Czesław Nowakowski. Prosimy pana prezydenta oraz panią Wandę Panfil. Ci panowie pokazują, że można biegać, biegać, biegać i biegać. To jest to. Ale zróbcie zdjęcie, Bogusławie. Wiele kilometrów za nimi. No i jeszcze jakie wspaniałe gratulacje. I od kogo? Drodzy państwo, za chwileczkę rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą grupę, która kibicowała zawodnikom podczas trzeciego nocnego piotrkowskiego półmaratonu wielu kultur. Trzecie miejsce Dream Team Noemi Hale. Zapraszamy. Podium, 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 tak. Do tej pory są głośni. Słuchajcie, nie zmęczeni. Trzecie miejsce. Liczna grupa. No dobrze, usiądź sobie. Usiądź sobie, wszyscy staną za tobą. Prosimy pana dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji o wręczenie nagród, pana Leszka Heinzla. Super grupa. Dream Team, trzecie miejsce. Brawa, kochani, brawa. No, słuchajcie, między innymi dzięki wam wyśrubowaliśmy taki dzisiaj wynik dobry. Naprawdę, rekord trasy. Drugie miejsce, Skoczne Żabcie, Ropuszki. Brawa, brawo. Olga Stasiak. Zobaczcie, jakie skoczne, cały czas skaczą. Nagrodę wręcza dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, pan Leszek Heinzel. Gratulujemy. Brawa, brawa, brawa. Piąteczka z dynem. Pierwsze miejsce Hudu Maniacy, Kamil Dziubecki. Mamy kogoś znajomego, przedstawicieli.
Oni jeszcze kibicują. Jeszcze kibicują. No jest marnowanie. Ale mamy przedstawicielkę. Bardzo proszę. Prosimy pana dyrektora. Tu, pierwsza, do góry wskakuj. Tak, do. Nawet właśnie nie wiadomo, czy dostaniesz, bo przydało odpowiedzieć na takie krótkie pytanie. Ile Piotrów ma lat? A ja mam pytanie trudne. Ile razy pani Wanda Panfil została sportowcem roku przeglądu sportowego? Raz? Dwa razy. Trzy razy. Jeszcze raz. Dwa razy. Trzy. Pani Wando. Zgadza się. Brawa. Raz. No. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Brawo. Gratulacje. Super Andrzej, to chyba wszystko. Dobrze, ja jeszcze może... Pani Wanda, możemy prosić, chociaż na chwilkę do nas. Wygrałem. Ciepłe słówko dla tych najbardziej wytrwałych. Nie wszyscy panią usłyszeli na starcie, bo byli skoncentrowani. Ale może tutaj. Cieszymy się, że jest pani z nami. Naprawdę niesamowita sprawa. Dla nas super. Bardzo proszę. Dla mnie też jest naprawdę bardzo fajnie, że spędziłam tę chwilę z wami tutaj i że padł właśnie nowy rekord. To dla mnie jest właśnie wielkie zaskoczenie, bo myślałam, że na tej trasie będzie ciężko, a jednak dużo zawodników poprawili swoje wyniki i to cieszy człowieka. Dziękuję bardzo i zapraszam na przyszły rok. Dziękujemy i brawo. Brawa dla pani Wandy. Cieszymy się, tyle emocji, naprawdę, ja pamiętam, sam oglądałem, nie raz, nie dwa. Pani, dziękujemy bardzo serdecznie. No i cóż, zapraszamy za rok! No tak, no bo super, jak się zjemy po drodze, to ludzie...